Dzień dobry, dzień dobry. Dziś w Gitar jest gość, na którego długo czekaliśmy, ku waszej i naszej uciesze, ale wreszcie jest. Młody, skromny pan profesor, człowiek, który z gitarą chyba się urodził. Niedościgniony mistrz i inspiracja dla wielu. Marek Nawiórkowski. Dzień Ktoś, dobry, Marku. Bardzo, bardzo się lila. cieszę, że się udało. Ja. <laughs> Powiedz mi, czy czy kiedyś nie umiałeś grać na gitarze? No, ja dalej nie umiem, w takim sensie, że, no może trochę umiem, dobrze, uh -huh. to nie chodzi o kokietowanie, ale to jest niekończąca się droga. Więc oczywiście, jak zaczynałem, miałem 12 lat, to nie, gra, nie znałem żadnego akordu. Chwilę później, dzięki uprzejmości cioci Basi, mm, poznałem cztery akordy C-dur, A-mol, G-dur i okazało się, że są bardzo zaraźliwe akordy. Swoją drogą zbudowano, dużo piosenek na tym się oparł. No, więc od tamtej pory próbuję się nauczyć grać. Jakby próbuję, najpierw próbowałem się nauczyć grać na instrumencie. Mhm. Potem, co do dzisiaj postrzegam jako trochę taki cud, że udało mi się moją pasję zamienić w mój zawód. Bo zacząłem to, to robić jako muzyk, a nie miałem takiego przeświadczenia przez wiele mhm. pierwszych lat, chociaż już. Z Arturem Lesickim, w że w lokalnych zespołach, blusa cieliśmy i ludzie przychodzili, ale ja w życiu bym nie przyszło do głowy, że kiedyś będę uprawiał ten zawód. Więc jako łaskę to wielką traktuję, ale od, od kiedy zacząłem już jakby bardzo serio traktować gitarę jako esencję mojego życia, no to się cały czas uczę. Cały mhm. czas próbuję się nauczyć nie tylko grać, ale także przekazać emocje, stworzyć muzykę jakąś przy użyciu instrumentu. Czy to jest tak jak w tym dowcipie, że ty cały czas szukasz? A wiem, 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 dlaczego kontrabasista, rockowy basista gra Dum, 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 a jazzowy. Bum, 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 bum. No bo on szuka, no to różne to... są opcje, albo z filharmonią. Ale wiem, z filharmonią jest nawet lepiej, że czemu kontrabasiści groją. A ci tutaj wywijają na skrzypce. Oni szukają. Nie, no szukam cały czas, cały tak czas. naprawdę. Szukam jakichś sposobów. To jest w ogóle bardzo skomplikowane. To można powiedzieć, że. To jest życie z instrumentem. Jakby coś takiego, że z instrumentem i z muzyką też, że szukamy się, lubimy się bardziej lub mniej w różnych mm -hmm. okresach. Na przykład kwestia manualna to jest coś, co oczywiście przez lata zdobywałem te umiejętności, ale na przykład jest tak, że czasami coś, na przykład zawoli bark, i przez jakiś czas trzeba się przepraszać, zmieniać pozycję. Wiele rzeczy się dzieje w tej relacji manualnej. Mm -hmm. Ale czymś, co naprawdę jest źródłem poszukiwań, to jest no, starasz się piękniej zagrać, lepiej, mądrzej, coś opowiedzieć ludziom. Czy co jest takiego w Dżezie, że zakochałeś się w nim do szaleństwa? No właśnie, to jest dobre pytanie. Bo ja oczywiście zaczynałem jak każdy przyzwoity gitarzysta, umówmy się. Zresztą miałem taką to szopę. Złote. To i to się grało, ale jak kochałem Hendrixa, Led Zeppelin, Bluesa. Zresztą dalej lubię te zespoły, Nie, jakby to jest... Ale był rock, rock and roll, aż nagle, jak miałem lat 16 bodaj, Dom Kultury Jeleniogórski, w którym z Arturem Lesickim, bo tak się moja droga zaczęła, to jest przyjaciel 7 roku życia, z tym, że Arturem dostaliśmy takie, w ramach jakiejś takiej nagrody za ochotę w żołnierzu, dostaliśmy zaproszenie na warsztaty jazzowe do Chodzieży. Jazzowe, strach, nie wiadomo. Chociaż teraz przez pryzmat czasu sobie myślę tak, że ja wiedziałem jako gówniarz, co to jest jazz mniej więcej. Nie miałem zielonego pojęcia o tej muzyce. Ale przez to, że ten kontent medialny, który do nas docierał, był zupełnie inny, ja włączając trzeci program słyszałem Ptaka, mhm. Ptaszyna Brubelskiego, słyszałem Jana Borkowskiego czy innych. Jakby to było obecne, to był element kultury, włączając Pegas. Program w telewizji były ile dwa te programy na księży. Tak. W Pegazie była relacja z Jerzem wypowiadał się ktoś. I tak dalej. No i czołówka bardzo jazzowa. <laughs> no nie, to, to, to Webern jest chyba. Kompozytor bardzo współczesny. No i więc wiedziałem, co to jest, ale nie miałem pojęcia, z czym się to je i wcale nie pałałem żadną miłością do tego jazzu. Kompletnie to była dla mnie tajemnica. No ale się z Arturem. Przygotowaliśmy, zrobiliśmy jeden taki utwór na dwie gitary Serpent Toot Milesa Davisa, pamiętam po latach. Taką melodykę mm, przygotowaliśmy, zagraliśmy na pierwszym przesłuchaniu. Jarek Śmietana był nauczycielem, wspaniały gitarzysta. Mm, I jakoś się załapaliśmy tam, natomiast ja nie wiedziałem kompletnie nic. Mm -hmm. Ja nie umiałem zagrać synkopy, czyli nie umiałem zagrać. Pamiętam tematu. To było dla mnie nie do pojęcia rytmicznie wtedy. No dobrze, ale zas zaszedł wtedy proces. Mhm. Oszołomiło mnie to, co tam zobaczyłem, w dwóch wymiarach. Po pierwsze, muzycznym. Czułem wielką wolność, jaką daje możliwość improwizacji nie po pięciu dźwiękach, mhm. tylko tajemniczy świat. Nic z tego nie wiedziałem. Plus ci ludzie, których tam spotkałem, właśnie tych śmietanów, ptaszynów. Wspaniałych jazzmenów polskich, czołówka tam wykładała, zresztą tak jest do dzisiaj na tych warsztatach. I zobaczyłem, jacy to są modele, jaki to jest ciekawy świat. Otwarty, nieprawdopodobny świat, że poczułem wolność. Mm -hmm. I tak się zaczęła ta droga, i przez ten jazz powolutku, powolutku oczywiście najpierw były tylko warsztaty, potem za rok kolejne, już trochę więcej umiałem, jeszcze kolejne i tak dalej, i tak dalej. Wreszcie, jak miałem tak ze 24 lata, to zacząłem uczyć na tych warsztatach, więc jakby ta droga się szczęśliwie dla mnie dosyć szybko potoczyła, zważywszy na to, że wtedy była tylko jedna szkoła. Mhm. Nie było szkolnictwa. To się zmieniło. Wtedy wszyscy uczyliśmy się sami, za wyjątkiem szkoły w Katowicach był wydział jazzu, no ale tam, żeby się dostać, trzeba było y, mieć średnią szkołę muzyczną. Mhm. A ja nie miałem żadnej szkoły muzycznej, jakieś skrawki. Nadrobiłem to wiele, wiele lat później. Ale no, wtedy nie było takiej opcji, więc byliśmy wszyscy takimi samo, radosnymi samoukami, co było z jednej strony przekleństwem, no bo niby nie masz dostępu, ale teraz jak patrzę przez pryzmat czasu, to też błogosławieństwem. No bo musiałeś tego szukać, chcieć, a teraz jest globalna wioska i jest wszystko i nie wiadomo po co sięgnąć. Jess ci otworzył głowę, Jess ci otworzył myślenie. Mm -hmm. Jak wszedłeś w świat improwizacji po graniu muzyki rockowej? Nie? Znaczy, wiesz, już, już grającego rocka. No, graliśmy ten umowny Hulot Love Riff i mieliśmy się dobrze, ale graliśmy bluesy od początku. Aha. Blues mnie zafascynował, kochałem. Do dzisiaj jest, uważam, że to jest bardzo silny fundament muzyki rozrywkowej, ale ja po prostu lubię dobrze granego bluesa. Lubię feeling bluesowy. To jest coś, co dla mnie bardzo ważnego. Najmniej lubię takie, powiedziałbym, stricte rockowe odmiany tego, no nie wiem jak to w ogóle nazwać, może, może to jest właściwie zła ścieżka, żeby to opisywać, ale najbardziej lubię grać bluesa z jazzmenami Lubisz jak się muzyka buja. Buja i że jest feeling, że, mhm. że eksponuje się to, co w bluesie najważniejsze, czyli mhm. ten specyficzny rytm i, i pewien feeling bluesowy. Na przykład miałem wielkie szczęście grywać z Tomaszem Szukalskim, świętej mhm. pamięci jak który jak zagrał frazę w wolnym bluesie, jak to mówił, w bagiennym, no to ciarki szły, przy każdej, to było. Cztery lata graliśmy, nie ma żadnych nagrań, niestety też czasy, tak to byśmy mieli na YouTubie, ich dużo, ale nie mamy. No więc, więc ten blues dawał nam szansę na, od początku na jakąś improwizację, to mhm. była improwizacja, grało się te pentatoniki tam się, no, jazz, improwizacja jazzowa, znaczy właściwie improwizacja. Improwizacja jest jedna tak naprawdę. Można improwizować, w klasyce też improwizowali. Jestem przekonany, że Mozart, Bach czy Beethoven, wszyscy oni po prostu improwizowali i zapisywali te, te rzeczy, które wychodziły z ich genialnych głów. A my tutaj graliśmy te pięć dźwięków, nagle się pojawił inny świat. Jazz pokazał, że istnieje harmonia, że istnieje mm -hmm. rytm bardziej skomplikowany. I nie komplikacja mnie pociągnęła. Tylko możliwość rozszerzenia mhm. tej harmonii. I do dzisiaj uważam, że jakby wiedza nie jest żadnym balastem. Aha. Czyli możesz umieć wiele rzeczy zagrać i potrafić z nich zrezygnować. Czyli zagrać świeżo. Że tak powiem, może grając w kapeli punk rockowej, takiej muzyce stricte buntu, mhm. może, może to nie jest potrzebne, ale w, w muzyce. Szeroko pojętego mainstreamu. Wiedza nie ciąży. Mhm. Po prostu jak ja gram, dajmy na to, bluesa, no to staram się grać blusa, a nie wywijać jakieś, po jakichś zagranicznych dźwiękach i frazach. Ale właśnie jeżeli chodzi o te zagraniczne dźwięki, bo to substytuty w rzezie powodują, że no, te możesz różne, tam no, tak. pobiegać sobie. Też jest taki dowcip, że jak grasz improwizację i się pomylisz w i zagrasz nie ten dźwięk, Aha. to przytrzymaj go dłużej, to wszyscy pomyślą, że tak miało być. To nie jest dowcip, to jest wielka prawda głęboka, która dotyczy w ogóle muzyki. Oczywiście nie jako reguła taka mm -hmm. głupia, że ja do, mówiąc językiem naukowym, dupy i teraz trzymam ten dźwięk, wiesz. Nie, ale, ale granie muzyki, do, granie, dobre improwizowanie to jest granie tego, co słyszysz. Mm -hmm. Oczywiście. Trudno się gra pewne utwory złożone harmonicznie. No, ciężko nie, wiele z nich na słuch zagrać, więc ta wiedza pomaga. Ale improwizowanie świadome uczy się tego, że zła nuta może być pretekstem do czegoś innego. Że dobry muzyk zagra nut złą nutę i ją uzasadni. Tak? Herbie Henko opowiada tę anegdotę z Milesem, że zagrał jedną z pierwszych. W życiu z nim koncertów i nagle strasznie zły akord zagrał, mhm. a Miles na, na górze tego akordu zagrał na trąbce dźwięk, który zupełnie go uzasadnił, kompletnie. Czyli jakby słuchamy i gramy. I, i teraz wiesz, mówisz substytuty. No, ludzie postrzegają jazz jako jako jakaś kłębowisko komplikacji. Nie, tak naprawdę jazz to jest feeling prosty. Prosty feeling swingowy. Jazzem jest Louis Armstrong. Mhm. E, Oczywiście jazz się rozwijał, ewoluował i przybiera bardzo skomplikowane formy, ale to nie jest coś, co mnie do tego przyciągnęło. Mnie przyciągnął feeling, wolność, swoboda i staram się w swojej muzyce i, i grać, tak, i słuchać zespołów, które nie patują techniką, mhm. także nie w, ten, w sensie machania palcami, ale także, ale gramy trudne na 19, już 16 Wyrosłem z muzyki, która ma się podobać moim pryszczatym kolegom, że tak powiem. Staram się grać muzykę, która jest jakoś tam piękna. Mhm. Oczywiście w mojej duszy brzmi ona tak, że ona zawiera pewne. Być może dla człowieka, który zna te cztery akordy, które ja znałem, jak miałem 12 lat, ona jest skomplikowana. Ale nie jest celem moim komplikacja, mhm. tylko po prostu tak, tak się rozwinąłem jako muzyk, w taką stronę, tak chcę grać. I jakby nie idę na kompromis. Tak? Kompromis jest zawsze do kitu. Jak uczyłeś. Znaczy, nie zawsze w, w związkach jest OK. No, tak, tak. <grych> Jak uczyłeś się improwizacji, kształciłeś się, to bardziej chciałeś zagrać to, co potrafiłeś zaśpiewać. Czy czasami też sądowałeś, a puszczę wodze fantazji, niech ta lewa ręka leci i będę pamiętał. Może coś fajnego zagra i wtedy to zapamiętam. No właśnie, ten podział. Do, y, słuchaj, jak to było, to ja już ledwo pamiętam, mm -hmm. ale ja, jak nie umiesz nic grać, to nie wiesz, kompletnie, nie ma tego przełożenia słuch, granie. Znaczy, w jakimś sensie jest, ale to budujesz przez lata. To jest pewne połączenie. Tak jak improwizacja jest pewnym, y, no, abstrakcyjnym jakimś takim tworem, no bo improwizować, znaczy robić coś bez przygotowania, można uh -huh. by też powiedzieć, ale no, to jest pewne połączenie. Ktoś pyta, czy pan, grając tę frazę, wcześniej ją w swoim genialnym umyśle słyszał, a potem ją tylko wydobył. Nie, to jest proces, to się dzieje tu i teraz, w jakiś przedziwny sposób. Te komunikacje wyrabiasz sobie przez uh -huh. lata, kształtujesz ten, jakby ten, ten język i teraz ja uważam, i tak mnie uczyli różni wspaniali mistrzowie, że Trzeba grać to, co słyszysz, ale ten słuch też rozwijasz. Mhm. Czyli z czasem no, bo gra się różne pierdoły, ale u podstaw jakby mojego sposobu uczenia i, i myślenia o muzyce i tego, jak ja, się, jak ja staram grać, to żeby jakby wiedzieć, co się gra, ale nie na zasadzie y, intelektualnej, tylko jakby no, mój mózg podąża za jakąś myślą. Mhm. To nie jest naukowe, że ja obdziobałem w substytuty, idąc tym tropem i ja mam te i tutaj jest Gemol, a teraz będzie c7, to ja we, przez d-substytut, ja wam pokażę. Nie, jak już gram solo, to ja gram melodię, ja mm. idę na całość, puszczam się wolno. Natomiast jak siedzę w domu, to pracuję nad akordem, na przykład gram nawet na swoich płytach, sobie piszę trudne, bo tak wychodzi mi, mm -hmm. no to ja ćwiczę te utwory przed nagraniem płyty, ćwiczę ja ogrywanie tych harmonii. Jeden, drugi, dziesiąty, piętnasty gram i zastanawiam się, jakie dźwięki... Pewnych automatyzmów nabieram, ale nie po to, żeby grać frazy... O, żeby nie grać patentów, ja, nie chcę grać patentów. Oczywiście każdy z nas ma język taki, że... że coś charakterystycznego gra dla siebie. Nie jesteśmy tabulorazą, że zupełnie... Ale staramy się być wolni, tak. no. Z drugiej strony to, to, co jest charakterystyczne dla nas, sprawia, że ktoś nas rozpoznaje, to też jest to ok. Prawda. To prawda, bardzo tak. ważne, co powiedziałeś. I teraz mi przyszło do głowy tak, nagrywasz płytę live. No, wiele jesteś, razy. Tak, to ale jesteś, nie wiem, w, w, w euforii albo na przykład w smutku. No tak. Może to się przełożyć na to, jak grasz. Płyta została nagrana, pięknie wydana, wracasz do niej za dwa lata mhm. i nie ma prawa ci się nie podobać to, co wtedy zagrałeś, bo to było wtedy, tu i teraz, tak się wtedy czułeś. Mam rację? Znaczy, wiesz, no, sformułowałeś to tak, że nie ma mi się prawa, dobrze trafiłeś, akurat mi się zazwyczaj to, ja, ja inaczej, nie wiem czy mi się to podoba, bo to, ja jestem krytyczny do tego co robię, mm -hmm. ale, ale jakby, ja też akceptuję to, że ja akceptuję to co zagrałem, bo z płytami live jest szczególnie, płyta live to zapis chwili, koniec, mm -hmm. tak było. Jeżeli nagrywasz w studio, to mimo, że gramy na setkę zawsze też, i taka sesja takiej mojej płyty trwa przez ostatnie trzy albumy, które nagrałem, na przykład to trwała od popołudnia do wieczora ustawianie i następnego dnia nagranie, koniec. Na setkę wszyscy razem. Tylko, że wtedy jest możliwość. Wtedy jest możliwość drobnej edycji, jest możliwość wybierania wersji, i wtedy wiem, że nagrałem najlepiej, jak umiem płytę. Anno Domini tam 2018. Tak grałem i lepiej nie grałem tego dnia. W przypadku płyty live jest, no, jest już zupełnie, zwłaszcza takich, że gramy na scenie i wszystko na wszystko wchodzi, że nie ma żadnej możliwości edycji, no bo nie, nie zmienisz wysokości dźwięku, bo zmienić się akord fortepianie I, i tak dalej. Więc wtedy no tak jest. I jakby ja się staram to akceptować, ale też... No... Szczęśliwie nie muszę wydawać płyt live, który, na mhm. których jestem jakoś szczególnie niezadowolony, bo to też jest bardzo ciekawe, to powiedziałeś o emocjach towarzyszących. Jesteś w euforii, czasami jesteś w, w smutku. To nie zawsze jest kwestia smutku, to może być raz jesteś w euforii, ale nam żre. Mhm. A innym razem, Boże, jaki to był fatalny job. I wielokrotnie się zdarza, że to wrażenie jest odwrotne. Mhm. Czyli, jakby jest to bardzo emocjonalny proces. Jesteś w takim, no, jakimś fajnym uniesieniu muzycznym, no wiemy wszyscy, którzy gramy, że jak nam żre, to się cieszymy, ale przez lata się okazuje, że jakby nie schodzi się poniżej pewnego poziomu. Mm -hmm. Niekiedy to, co nam się wydawało takie wspaniałe, ale wszystko, na przykład bardzo często jest tak, że ręce same chodzą, nie ma żadnego oporu, a może ten opór właśnie, że tutaj nie przyżera tu coś, sprawia, że głębiej wchodzisz. Więc mm -hmm. różne są te nagrania. To jest ciekawe. Powiedz mi jeszcze, bo wielu z nas Którzy cię obserwują, e, tak dobrze ci zazdrości umiejętności, i pewnie chcielibyśmy trochę naśladować Ciebie, albo dowiedzieć się, jak ćwiczyłeś, żeby dojść do tego, w jakim miejscu jesteś? Albo no, ty się mówisz cały czas rozwijasz, tak Ale znaczy, to nie no, jest tak, że pracuje ciężko. Nagle wskakujesz no. na drugie piętro i jesteś trzy razy lepszy od tego niż byłeś wczoraj. To jest podejrzewam, no, ciężka praca, proces. Jak to u ciebie trwało? Co, co robiłeś? No wiesz, to teraz musiałbym ci. 40 prawie lat. Nie, ale początek. Na przykład no, słuchałeś jednego utworu w kółko przez nie, dwa Nie, początek, no właśnie. To, tu sięgamy do czasów. Ja zaczynałem na gitarze grać w latach 80. Mhm. czyli, czyli no to były zupełnie inne czasy. Nie było żadnej metodyki. Tak jak mówiłem, nie było szkół. Najpierw grałem bluesy na klatce z Liskiem tak zwanym, czyli z Arturem Lesickim. Mhm. Potem gdzieś ktoś nam coś pokazał, to było tak. Żadnych materiałów, nic. Nagrania, kasety, przegrywane, z radia. Yy, to było piękne za tych kombatanckich, takie wspomnienia, wiesz, Że przecież się nagrywało z radia płyty całe. No Wieczór pewnie, z płytą tak, kompaktową no, i nagrywałeś na kasecie chromowej, jak byłeś bogaty. I miałeś wypas sound. Z tego się wszyscy uczyliśmy, ale, ale no jakby proces był na początku bardzo chaotyczny. Ja lubiłem od razu grać. To mhm. jest ciekawe. Na skrzypcach nie, a, bo dwa lata chodziłem na skrzypce do szkoły muzycznej, miałem 7 lat. Zacząłem, i to bardzo szybko porzuciłem na rzecz futbolu, ale nie profesjonalnego niestety, no, a ta gitara od razu mi się spodobała. Może to kwestia czasu, może nie wiem. I zacząłem grać na tej gitarze, no to najpierw się po prostu grało. I teraz jest ważna rzecz, że to wszystko jest zasilane pasją. Czyli ja, ja nie chcę dawać żadnej recepty nikomu teraz, że sieć i ćwiczyć dorem i fasole. Mm, z metronomem, bez metronomu. Oczywiście tak, kiedyś tak. Ale musisz być zarażony pasją. Mhm. Najważniejsza rzecz, że ci się chce grać. Dla tak, jak nie wiem. Moja droga jest taka sama jak każdego hobbysty muzyka, który nie jest zawodowcem, ale lubi grać. Grasz, bo lubisz. Koniec. To jest podstawa. Jeżeli ktoś tego nie ma, nic z tego nie mhm. będzie. A spotykałem, bo uczyłem od bardzo wczesnych lat, jakby w tym Domu Kultury w Jeleniej Górze mieliśmy takie, takiego joba z Liskiem, że, że mieliśmy takie konsultacje gitarowe, co oczywiście dla nas było strasznie ważne, bo jakieś pieniądze zarobiliśmy mhm. jakby w liceum będąc. I tam pamiętam już bardzo silny zapis, mam że tam przychodzili różni ludzie do nas i byli średnio zdolni i bardzo zdolni, no i też mniej pewnie zdolni, ale niektórzy ci najzdolniejsi, nic z nich nie wyszło. Nie mieli cech osobowościowych, nie mieli najzdolniejsi w takim sensie muzycznym, bo to są muzycznym to znaczy, że słyszał dobrze, tak. że miał poczucie rytmu. No, wspaniale mieć te cechy. Ale tak naprawdę musisz mieć coś do zagrania ludziom. Od początku jakąś tą ochotę właśnie w żołnierzu, żeby coś zagrać, coś wyrazić. I mieć jakąś pasję, która cię pociągnie do tego, żeby właśnie już chwilę później zacząłem jeździć na te warsztaty, zacząłem ćwiczyć, zacząłem rozumieć, że to skale się, tak, one się tak nazywają, mhm. że służą do ogrywania takich akordów. No bo teraz to nie jest tak, że ja po prostu grałem na słuch od razu. Jak były trudne akordy, trzy na, trzy na przykład akordy, których nie znam, no to coś tam po nich brzdąkałem, ale wolałem się dowiedzieć. A, to na giedur to grasz taką skalę durową. No to akurat się dość szybko wie, bo to mamy bardzo silnie w tradycji zakorzenione, ale jakiś trudniejszy akord. Coś. A, no to ten akord tym. No i potem grasz tę skalę na tym akordzie. Nagle zaczynasz słyszeć, że ta skala pasuje do tego mhm. i tak dalej i tak dalej, więc cały ten proces potem trwał m, przez wiele lat i uczysz się po prostu muzyki. Ale na początku to mnie kręciło, grałem po prostu, miałem, to jest dopiero kombatansość, jaki wzmacniacz. Miałem gitarę jazzową średniej klasy Malwa, tak to o tym mówili defil firmy. Naprawdę przygoda. Teraz w dzisiejszych standardach to, nie wiem, chińczy, chińskie są takie instrumenty, no. że tam, nie wiem, 250 zł, wzmacniacz i gitara. No to to jest o 10 razy lepsze. Widziałem w jakimś sklepie kiedyś. No bo teraz to maszyny robią. Wtedy to były, tyle struny odstawały. Kogo to obchodziło? Miałem fuza jakiegoś polskiego. Nie wiem co to było. Jakieś polskie urządzenie wspaniałe. I to się podłączało do radia Amator. Takie było radio. Nie pamiętam już jak. I się włączało i wiadomo, że Mareczek jest w domu, bo jest rozkręcony fus i Jimi Hendrix jest w mieście. Proste, you know, to, i się... Doskonale pamiętam, bo ja pamiętam jak grałem na gitarze basowej i, i nagle usłyszałem Motorhead i Aha. usłyszałem, że Lemmy gra na przesterze i nie miałem Head. przesteru w domu. Aha. To miałem magnetofon kasetowy Grundig, w momencie kiedy wyprowadzałeś kabel od gitary i tam to się DIN chyba nazywało, popinałeś tak, do tak. Grundiga i wciskałeś nagrywanie, to był głosik z Grundiga. Ale, żeby wrzęziło, to musiałem z tym magnetofonem na baterię wyjść na to w łodzi. Mieszkałem wtedy na lotnisko Lublinek, rozkręcić na full i przez dwie godziny grać na tej gitarze, żeby ten głośnik w końcu trzasnął. A jak trzasnął w Grundigu, to miałem wtedy przester. I wtedy przychodziłem sobie do domu, cicho włączałem Grundiga i grałem jak Lemi. No i państwo widzą, no i co? No I teraz wychodzimy na takich kompatantów. Tak, Ale no robiło. były czasy, wspominamy je dobrze, ja przynajmniej. Wcale nie żałuję. Jest to, ale mój profesor, pamiętam to jak dzisiaj, powtarzał zawsze w szkole, że 10% to jest zdolności, a 90% sukcesu to jest ciężka, systematyczna praca. Ja taki nie byłem, bo ja też wolałem grać w piłkę. Pamiętam, że ubłagałem swojego profesora, bo w skrzypce miałem główny fortepian Aha. dodatkowy, żeby ja. miał trzeci instrument, perkusja. No. I chodziłem na tę perkusję, grałem, ale no. dla mnie wtedy to, wiesz, to było granie na perkusji. A ja musiałem najpierw na tym werbelku, zresztą werbelek to później ksylofon, wibrafon, no znudziło się, tak. nie? bo ja chciałem od razu być perkusistą. I profesor no. Skrzypiec był trochę niezadowolony. Zacząłem potem grać w, w piłkę, też był niezadowolony. I mówi, że bym był o wiele lepiej, gdybym systematycznie pracował. I moi koledzy, koleżanki z klasy, faktycznie nie mówię, że byli mniej zdolni, Aha. to nie o to chodzi, ale byli systematyczni, pracowali. Mhm. i Ja im zazdrościłem, że tak pięknie grają. Jak w sobie wyrobić coś takiego, takiego żołnierza, właśnie? Bo ja na przykład, jak ćwiczyłem, ćwiczyłem z metronomem, potem nagle robiłem szybciej tempo. Jak mi się udało zagrać szybciej, już mi się nie chciało wracać do tego wolniejszego hmm. tempa. No to, z grubsza rzecz biorąc, Najpierw od, do tego się odniosę. Trzeba wracać do wolniejszego. No. <głos》>, mówiąc w przenośnie, ci co wiedzą, to wiedzą. Że tak naprawdę osadzenie rytmiczne w kwestii metronomu, i, i dotyczy to wszystkich elementów muzyki, polega na tym, żeby grać rzetelnie, moim zdaniem, czyli jakby ten rytm zrozumień. Nie zrozumiesz go, jak grasz po łebkach szybko. Twoje palce nadążają, a nie mm. jesteś in. No, A jak wy robić? Bo to jest piękne co powiedziałeś, no. że najważniejsze, żeby chcieć zagrać, przekazać komuś coś, ale kurczę blady, trzeba no, mieć trzeba. chociaż no. trochę no. techniki, no. nie? No tak! Yy, znaczy, można grać bardzo proste rzeczy, nie wiem, to, to jakby nie da się tego ogólnić teraz w takiej krótkiej wypowiedzi, że ja opiszę wszystkie mhm. zjawiska ze świata. Opiszę Isek Pistols i John Lee Hookera, czy on ćwiczył w skale, no nie. Bardzo lubię to, starych bluesmenów w mhm. kręci mnie feeling. I tak dalej lubię też nie słuchałem nigdy pan kroka na przykład, ale jakaś dzika energia w tym była, która sprawiła w ogóle muzyka rockowa nie licząc te różne przejawy finezji, które nastąpiły po latach. Tak naprawdę wywodzi się z buntu Aha. pewnego, I, i tak dalej, jakby to, to porwało ludzi w rytmie. No ale jak się zmusić do ćwiczenia? No, ja na początku w ogóle nie miałem tego problemu, bo po prostu bardzo dużo grałem, bo mnie kręciło to cały czas próby, pasja, pasja. A potem się zaczęło, z czasem jak się okazało, że to już jest jakaś droga dla mnie, no to wtedy ta samodyscyplina jest ważna. Ale wiesz, że czemuś to służy. Na przykład miałem okazję się spotkać na scenie i w studio z Patem Meteny i, i widziałem wtedy, to, to nie było, że facet jakieś odrabiał wprawki. On cały czas grał na tej gitarze, w każdej przerwie w kongresowej był ten koncert. On cały czas szedł tam i grał. Zresztą teraz w listopadzie dla Jazz Forum miałem z nim wywiad. Zeszłego listopada już. Tak, zeszłego. I, I zapytałem go, jak on ćwiczy, bo on nam dzieci, ma coś. No to on wstaje o czwartej rano, żeby sobie no. poćwiczyć. No. no więc to jest Tytan. Tytan pracy niezwykły, ale on moim zdaniem w nim buzuje taki geniusz, że jakby on. On nie musi nikomu nic udowadniać, że ma tyle do zagrania, że chce to robić. Mhm. Wszyscy mamy troszeczkę tego w mniejszym stopniu. Jakby, no, że, że ta pasja pomaga, mhm. ale w rzeczywistości jest to żmudna praca zawsze. Jest to naprawdę no, lata pracy, pewnego poświęcenia, ale właśnie nie wiem, czy to jest dobre określenie. Poświęcenie kojarzy się z jakąś krzywdą. Poświęciłem się dla kogoś, poświęciłem mhm. się dla czegoś. Nie! To jest wspaniała nagroda, że mogłem się yy, jakby skoncentrować na czymś, co lubię robić. Mhm. Bo lubiłem to robić, lubię nadal. Ale no, też nie będę ukrywał, że no, nie chce się często. No. Już po latach nie chce ci się siedzieć, ćwiczyć, już gonić kogoś, coś. W ogóle to w ogóle nie te, nie te, nie te, nie te motywacje. Jakby, po prostu będąc profesjonalnym muzykiem, musisz się utrzymywać w formie. Aha. I tak na gitarze jest tak, że ja mogę pojechać na wakacje na dwa tygodnie, wrócić i po chwili dojść do jakiejś tam wprawy. Bo już wiesz jak ćwiczyć, nie? Bo to też. Tak, jest już wiemy, poza tak. tym nie. No, to Jest taka teoria, którą John Scofield często powtarza, że teoria mistrzostwa yy, 10 tysięcy godzin. Mhm, Jeżeli coś robiłeś w życiu 10 tysięcy godzin, to prawdopodobnie umiesz to robić. Oczywiście mhm. to nie, nie świadczy o tym, czy umiesz czy, czy grać piękną muzykę, czy jesteś dobrym muzykiem, ty, ale umiesz grać. No więc ja mam na pewno już grubo ponad te, te 10 tysięcy godzin przesiedzone, więc łatwiej mój organizm, ciało pamięta i tak dalej. Trębacze na przykład muszą cały czas trąbić w ustnik, hmm. bo im siada aparat. Tak. To jest oddanie dopiero. No ale co? Muzyka to wszystko wynagradza. Jak fajnie się gra, to jest. Właściwie robimy to wszystko po to, dlatego, dla tej pięknej chwili, kiedy na przykład grając z zespołem, hmm. wydarza się to coś, że naprawdę razem gramy i muzykujemy. I to organizm to zapamiętuje i potem znosi tą mędę przy instrumencie. I wiesz co, i też ludzie zapamiętują niektóre wydarzenia, co się akurat ciebie nie, nie tyczy, ale myślę sobie teraz bo młodych, jak jak ty się ustrzegłeś przed tym, żeby ci palma nie uderzyła do głowy? A, to w ogóle nie ma takiej możliwości. A do, jest. I paru twoich kolegów tak samo, wiesz, i no, obserwujemy nie. to obok. Czy to jest to, że jak obserwujesz, co się dzieje z takim człowiekiem, to przeraża cię i wiesz, że tego nie chcesz robić? Znaczy, mnie to już nie grozi. Ja już jestem Aha. za stary na to, że tak powiem. Oczywiście życzyłbym sobie, żeby muzyka, którą się zajmuję, docierała do ludzi i tak dalej. Ona z definicji jest jakby dosyć, no no nie jest to główny nurt zainteresowań okay. muzycznych. Znam i otaczam się ludźmi, którzy przeszli drogę. Uh -huh. Jakby, że myślę, że naj, największy problem z taką palmą, wodą sodową mogą mieć ludzie, którzy nagle, na przykład w jakiejś muzy w muzyce popularnej, nagle się okazuje, że nieźle śpiewają albo coś, jakieś, bo tu zawsze szczęście gra, zrządzenie jakieś losu sprawia, że, że nagle ktoś zostaje gwiazdą i nagle Grał w domu kultury, a dwa lata później na narodowym. Dajmy na to. Mhm. Chociaż akurat ten, co grał na narodowym, to animo palma nie uderzyła, jest bardzo zdolny. To prawda. Y no, ale to, to prawda. Mówi, jest coś, coś w tym, co mówisz, ale jednocześnie to powoduje, że ta szybka gwiazda przestaje być znacząca po dwóch latach. Może i tak być, nie wiem. Każdy ma inną drogę. To może się, może być tak. Może ktoś wrócić. Ogólnie ja się wychowałem na szacunku do starszych muzyków. To jest też bardzo ważne dla mnie starszych od razu, mimo że dzieciństwo jest okresem buntu, mhm. to ja od razu założyłem, że oni, nawet jak teraz tak nie machają palcami, no bo teraz jakby w gonitwie tej brać udział, to ja w ogóle nie biorę w tym A. kompletnie, bo co się nie da, no to jest era YouTube'a i, i tak dalej. Natomiast wiedziałem, że ci starsi muzycy, nawet jeżeli tak nie machają tymi palcami, to dysponują jakąś wiedzą, do której chciałbym się zbliżyć, chciałbym zrozumieć. Mhm. Coś, co jest głębszego w tym, czyli to, że to jest wynik ich doświadczeń wieloletnich, że to jest jakaś decyzja, żeby tak grać i tak dalej, i tak dalej. I jak się zaczniesz temu przyglądać, to zaczniesz rozumieć swoje miejsce w szeregu. Poza tym wystarczy zapuścić jakąkolwiek płytę, którą kochasz, i sobie, ja przynajmniej sobie w tej chwili uświadamiam, że ci ludzie, których słucham, ich podziwiam, i ja mnie godzien ran ich całować. I, I jakby masz świadomość, muzyka cię, jeżeli rozumiesz muzykę albo traktujesz ją głęboko, to cię uczy pokory błyskawicznie. Aha. Cały czas. I, I ja się otaczałem ludźmi, którzy te pokory mieli. Jak spotykałem od już od tych pacholęcych lat, najeździłem na warsztaty. Teraz też każdy młody człowiek może pojechać na takie warsztaty. Na tych warsztatach polskich, przeróżnych, gdzie w czasach niepandemicznych y, uczy wielu z moich kolegów. Czy ja też to, są no teoretycznie czołowi nasi muzycy. I może z nimi nawiązywać relacje, może się przyglądać. Ja patrzyłem na tych ludzi i widziałem bardzo dobre postawy, mm -hmm. jakby też ludzkie. Bo to, co powiedziałem na początku, że oni byli modelami, powiedziałem w tej odzieży, byli wolni coś, ale byli też fajni, w jakiś sposób fajni. Chciałem być taki jak oni. Byli interesujący, mieli otwarte umysły, śmieszni i tak dalej, i tak dalej. No więc patrzysz na takich ludzi i widzisz ich szacunek. Słyszysz, co mówią. uczysz się. Taka jest ciągłość historii, kultury. W Polsce wydaje mi się, że nie mamy takiego wielkiego mm. szacunku do starszych, jak powinniśmy mieć. A jest wiele, ja z kolei mam, bo rozumiem, co oni zrobili. Co zrozumieli w mojej dziedzinie, co zrobił Muniak, Ptaszyn, Szukalski, czy, czy tak jak teraz Henio to bo on już ma prawie siedemdych. Czy tego typu ludzie? Oni coś potrafią, oni potrafią coś więcej. Mhm. To jest lekcja podprogowa. Tu się, albo Stańko, z którym też Podprogo. mi się zdarzyło grać. To Co, zostańko, co? Czy on umie machać palcami, czy, czy mhm. co on umie? Mhm. No wszystko. Po prostu stworzył swoją muzykę, więc obcowanie z tymi ludźmi jest wielką lekcją. I można z nimi obcować, jak masz szczęście, to obcujesz z nimi w kontakcie bezpośrednim, mhm. czyli jak grasz z nimi w zespole. Ale możesz też przy użyciu płyt, możesz w domu siedzieć, tylko nastaw się na to, że wszyscy jesteśmy mali w obliczu Ta. jakby wielkiej, genialnej muzyki, która powstała. Ale zadziwiające jest też to, i tu wrócimy do początku, do warsztatów w Chodzieży, że jak spotykasz się z takimi wielkimi gwiazdami na warsztatach w Chodzieży, to się okazuje, że to są super mili ludzie. Że to... No, wiel... oczywiście nie ma reguł, ale ja spotkałem wielu ludzi różnych w życiu, Oczywiście muzyka mnie tam zabrała w te, w te nie, bardzo ciekawe strony też, jakby ludzkie. Ale zasada jest z grubsza taka, że jak ktoś nie jest sfrustrowany i ma dobrze poukładane i tak dalej, to jest fajny. Nawet jak jest mega gwiazdą. Mhm. Więc jakby, no, jeżeli ktoś coś umie, to, to okupił to jakimś, realnie, jeżeli coś umie, okupił to jakąś pracą, więc ma pokorę, wie jak jest. I tak to z grubsza wygląda. To pogadajmy jeszcze chwilę o tak zwanych zagranicznych, albo nie. Bo zainspirowała mnie do pytania e, komentarz jednego z naszych widzów, który napisał, że fajnie by było, jakbyśmy zapraszali zagranicznych gości. I teraz mm -hmm. pytanie, czy my jako muzycy Polacy możemy się czegoś nauczyć od zagranicznych? Czy powinniśmy czuć się gorzej od zagranicznych? Jak to mm -hmm. wygląda? Jesteś człowiekiem świata, zgrałeś no na za, całej kuli? Zagrałem kół. trochę z ludźmi faktycznie, ale widzisz, Muzyka, w muzyce nie ma granic, jedyne co jakby świadczy o tym, że na przykład ja jestem muzykiem polskim mhm. i to jest to, że żeby nie wiem jak kombinować i wcale z tego powodu nie ubolewam, to w mojej muzyce brzmi słowiańska nuta, dlatego że na tym się wychowałem mhm. i teraz szczęśliwie zmieniła się sytuacja jakby ogólna. Przemiana ustrojowa sprawiła to, że no, jak się wyzbędziemy tego polskiego kompleksu, który w pokoleniach z czasów komuny wydaje mi się, że jakoś tkwi, mhm. w jakim stopniu nie będę tego rozwijał, bo to jest złożony problem bardzo, ale to przypuszczam, że ci młodzi ludzie, którzy teraz zaczynają grać, no to są na świetnym poziomie, jakby, jakby nie mają tego bagażu. My byliśmy naprawdę z trochę gorszej części mhm. tego, tego bogatego świata, bo też warto sobie uświadomić czasami, że my jesteśmy uprzywilejowani jesteśmy w grupie najbogatszych, znaczy najszczęś bytowo najszczęśliwszych tak. ludzi, mamy wodę ciepłą i tak dalej. No w ogóle, o czym tu mówimy? Takie, że widziałem też skrajności takie podróżujące. Ale co do, co do tych zagranicznych. Nie ma czegoś takiego, że zagranicznych. W Polsce ciągle nad czym ubolewam. Pomstuje taka koncepcja, że jeżeli ktoś na przykład robi piękną muzykę w Polsce, tylko i wyłącznie w Polsce, to być może będzie mniej doceniony niż ktoś się załapie na ochłap na zachodzie. No, znam przypadki zespołów, które jeździły, dopłacały do tego, a tutaj było wielkie halo. No, świadczy to o naszej mentalności, tak. o naszym jakby niewyspobodzeniu się z tych. Trochę kompleksów. Ale teraz idąc z drugiej strony, czy pytasz mnie, czy muzycy zagraniczni są lepsi? Jest cała masa lepszych, innych, ciekawszych, nie wiem. Yy, wiąże się to z pewnymi ośrodkami, no bo jeżeli zapytasz, czy Niemcy grają lepiej mm, muzykę rockową, czy tam gitarową, czy Polacy, no to powiesz tak, no rockową do Rammstein chyba gra lepiej, my nie mamy takiego zespołu. Ale czy lepiej oni grają? Nie wiem. Mają inny dostęp, inna była historia mhm. ostatnich lat. Natomiast w ogólnym globalnym uśrednieniu nie pewnie tak granic. samo. Nie ma granicy. Natomiast jest granica, jeżeli już pojedziesz do ośrodków wielkich. Mhm. No więc w Warszawie jest fajny ośrodek jakby kulturalny w Polsce. Bardzo uważam, to jest fajne miasto, które się rozwija. Ja to czuję, bo bywam wszędzie w kraju od niepamiętnych czasów. No to jak pojedziesz do Nowego Jorku, który jest symbolem już takim, czy pewnie do Londynu, którym nie bywałem tak często, no to tam jest pępek świata. Zapytasz mnie, ja miałem taką płytę Warszawa, Nowy Jork się nazywa, mhm. gdzie ja, Robert Kubiszyn, a po drugiej stronie Clarence Penn i Manuel Valera, muzycy z Nowego Jorku. I Chris Potter grał na saksofonie w jednym utworze. No to, to to jest pępek świata, jakby. To jest wielkie jabłko i to nie polega pępek, że oni tam że z tradycji amerykańskiej wychodzi się, wywodzi się ta muzyka tylko i wyłącznie. Tylko także dlatego, że wszyscy jadą do Nowego Jorku podbić świat. Czyli jeżeli porównamy ośrodek Warszawa, mhm. to już Berlin jest znacznie większym ośrodkiem. Pewnie Londyn jeszcze większym, a Nowy Jork już jest wieńczeniem, Paryż wcześniej coś. I, I teraz czy grają lepiej muzycznie nowojorscy, czy polscy? No in general, oczywiście, że tak. Dlatego, że tam przyjeżdżają wszyscy walczyć... Ciężko o, byt, o, o to, żeby być zauważeni. A żeby być zauważonym, trzeba ciężej, sumiennie ćwiczyć w domu. No, no. Ćwiczyć na jednej ulicy ro. w Nowym Jorku jest 15 saldo prób, tak, No to jest ogólnie, to jest miazga. To, jak ci muzycy na przykład w dupę dostali teraz w pandemii, mhm. e, ci, którzy nie, nie byli na tyle, a, no, nie gwiazdy pierwszej wielkości, tylko bardzo dobrzy, świetni, zaradni, znani. W moim środowisku muzycy, ja nie wiem, z czego oni żyją, aż się boję do niektórych pisać i dzwonić, mm. no bo tam jest zupełny zamknięty świat. A ten świat tam nie jest tak bezpieczny jak tutaj ogólnie w Europie, gdzie jest jakieś takie przeświadczenie, że artysta to jest ktoś. Tutaj możesz być, yy, nie wiem, taka, tak mi się to kojarzy, że o, patrz, taki fajny koleś gra na gitarze. Tak, no niech będzie na mm -hmm. gitarze. Yy, Nigdzie nie pracuje, nic nie robi, tu siedzi. Gdzieś... Tutaj zagrasz w jakimś pubie. Ja widzę takich ludzi, którzy nie zrobili, nazwijmy to, karier. Wszyscy żyją. Uh -huh. W Nowym Jorku wybitni muzycy walczą o byt. Tak. I to jest co innego, no, bo jest taka konkurencja, i też okropnym zrządzeniem losu te nasze czasy pokazały się z takiej strony, że w tych Stanach zwłaszcza, że coś, co jest najważniejszym wyznacznikiem amerykańskiej dla mnie kultury która istnieje zaledwie ile tam, 200 ileś lat, nie ma 300 lat, to w Górze są kościoły starsze i tak dalej, wiesz, uh -huh. o, o trzy razy, to, że mają tę muzykę, mają ten jazz, a ten jazz jest w strasznych tarapatach, że jakby komercjalizacja pieniądz, korporacje i tak dalej, to myślenie sprawia, że ci muzycy, których ja znam, grywają w klubach za bardzo nieznaczne pieniądze, oczywiście jadą do, uh -huh. do Europy czy do Japonii i sobie radzą, i to nawet nie chodzi o to, ile oni zarabiają, bo oni przeżywają ten piękny sen. To jest najważniejsze. I teraz nagrodą jest to, że grają z najlepszymi. Uh -huh. I jest ogromna scena tam. Clarence ten mój kumpel, z którym nagrałem trzy płyty. Dwie. To on gra, no jakby do niego, jak dzwoni telefon, to dzwonią ludzie z tak przeróżnych kontekstów muzycznych uh -huh. i tak dalej. Więc jakby ta scena jest nieporównywalnie większa. No ale Ameryka... Za Obamy było coś, że zapraszał do Białego Domu tych muzyków, ale to jest przedziwne, no to jest taka straszny czołg, taki walec rynku mhm. tego postrzeganego jako kapitalizm i jego wady, że coś, co jest bardzo ważne dla kultury amerykańskiej, słabo tam bardzo funkcjonuje. Tutaj jest artysta, tutaj z księżycem w butonierce, wiesz, jest, ten status artysty jest wyższy, jakby w Europie, co mhm. sprawia... Że wszyscy żyją. Ja znam mnóstwo ludzi, których spotkałem na drodze. Wszyscy jakoś żyją z uh -huh. tego. Wszyscy mają jakieś gitary zagraniczne, nie tak. wiem. Jedni na wielkich scenach i bezpiecznie, inni mniej bezpiecznie, ale wszyscy. No, mamy te flighty. Na koniec jeszcze pytanie, które może z pozoru się wydawać głupie. Z pozoru. Czy słowiańskość pomaga w jazzie? I w ogóle się na tym nie zastanawiam, bo, bo teraz jest tak. Jak pomyślisz o Niemcu, który gra jazz? No wiem, no to... wi to wiadomo, że taki najprostszy stereotyp jest taki, że Niemcy grają po niemiecku, przecież się mówi, nie? Ile razy się Ale może susza? coś w tym jest, nie? Że nie duszę wiem. mamy taką, a nie inną, że właśnie no, fajniej nam czasami niemieccy. Wiadomo, odlecieć, no, nie? tak, my Polacy złote ptacie. Wiadomo, że są Niemcy, którzy grają po niemiecku, i są Polacy, którzy grają po, po niemiecku. niemiecku. Są Niemcy, którzy grają w pięknie, i są Polacy, którzy grają pięknie. A słowiańska nuta y, polega na tym, to, to jest element, że jazz stał się kulturą y, jakby globalną. Uh -huh. To nie jest muzyka amerykańska. I teraz, od kiedy na przykład wielka wytwórnia no, w Niemczech jest ICM, Monachium, siedziba, która nagrywa najpierw Skandynawów, Amerykanów, wielki koncept brzmieniowy stworzyli. Jest dużo muzyki w Europie ciekawej, na pewno muzyka skandynawska jest odrębna, to się czuje. Francuzi trochę inaczej grają, mają ten zaśpiew swój. I my, Polacy, i w ogóle Słowianie, tutaj mamy tę, tę słowiańską nutę. I moim zdaniem to jest bonus, to jest coś bardzo fajnego. Nikt już w dzisiejszym świecie, przynajmniej ja nie, jakby nie lubię tego konceptu, nie mierzy ilości jazzu w jazzie. O. Że jakby gramy muzykę. Ja w ogóle, oczywiście ja się wywodzę z jazzu, ale ja podciągam struny, gram na przesterze i gram różne rzeczy. Ja nie, nie, jakby nie aspiruję. To jest moi, to jest moja ojczyzna ten jazz. Jazz, blues, ale także rock w głębokim, bo ja mam ekspresję rockową, jak gram. A mimo, że w domu nie ćwiczę, nigdy na fuzie praktycznie, na przesterze, jak to mówimy, na fuzie. Ja zawsze mówię na fuzie, chociaż gram zazwyczaj na overdrive, ale tak, tak się... Tak z Jeleniej Góry mi zostało, bo to już się nazywało FUS. No i, i, i mamy, wywodzimy się z różnych tych, a ta słowiańska nuta to jest coś, co należy pielęgnować. To jest jedyny sposób, żeby pokazać jakąś odrębność, bo nie dogonimy Amerykanów w drzezie przez duże dży, bo to jest ich. Mądrego to aż miło posłuchać. Co za fajny gość. Marek Napiórkowski jest z nami. Jak to mówił klasyk, za tydzień przejdziemy od słów do czynów, czyli pogadamy trochę o gitarach, a jeżeli chcielibyście zobaczyć, jak Marek gra, to już teraz możecie wpisać YouTube slash Marek Napiórkowski. Klik. Marek ma swój kanał i tam opisuje się, ile wlezie. Do miłego. Bye, bye. I jeszcze jedna bardzo ważna informacja, o której bym zapomniał. Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować nasz kanał. Zapraszamy Was do komentowania, do lajkowania i zachęcamy do tego, abyście stali się naszymi patronami. Szczegóły znajdziecie w linku poniżej. Polecamy się pamięci. Bye bye.